Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się tabletem. Będzie to tablet firmy Sony Xperia Z3 Compact. Zapraszam do oglądania. Tak wygląda tablet Sony Xperia Z3 Compact. Bardzo lubię tą serię. Seria Compact charakteryzuje się tym, że jest to oczywiście pomniejszona, jak sama nazwa wskazuje, wersja tych najlepszych flagowych produktów firmy Sony, ale przy okazji zachowując tą znakomitą, najlepszą specyfikację, a niekiedy nawet przewyższa, jeżeli chodzi o wydajność, ta seria Compact, te najnowsze flagowe modele. Zobaczmy, jak wygląda ten nasz Compact. No przede wszystkim pierwsze, co to rzuca się w oczy, smukłość tego urządzenia. 6,4 mm, jeżeli chodzi o grubość tego urządzenia, to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Do tego ekran 8-calowy, czyli można powiedzieć taki standard, jeżeli chodzi o tablety. Bardzo dobrze się go trzyma. Moim zdaniem jest to taka odpowiedź na produkty firmy Apple i do ich iPadów, bo ten tablet nie jest jakoś tam przesadnie duży, to nie ma tutaj 10 cali, idealnie trzyma się go w ręce, no i wygląd naprawdę może się podobać. Tył urządzenia wykonany jest z takiego plastiku, jest on lekko chropowaty, dość łatwo się brudzi, aczkolwiek też dość łatwo go wyczyścić. Mamy tutaj jeszcze kamerkę 8-megapikselową, aparat z przetwornikiem Exmor RS. Podobnie jest na przodzie, tutaj mamy kamerkę o rozdzielczości 2,2 megapiksele, też z tym przetwornikiem Exmor RS. Mamy też możliwość NFC, no i jest tutaj Sony Xperia, tak jak tutaj widać. Po prawej stronie znajdziemy bardzo już rozpoznawalny guzik włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj oraz ciszej, głośniej. Co ciekawe, gniazdo słuchawkowe zostało umieszczone na szczycie, ale tak bardziej po prawej stronie, na rogu. No i tutaj mamy też jeszcze mikrofon. No i co jeszcze? Gniazdo dokujące. No i tutaj mamy zaślepkę. Zaślepkę do karty micro SD i karty nano SIM. Tutaj wchodzi karta nano SIM. Sam tablet ma wbudowane 16 GB pamięci, bo to jest wersja z LTE. Oczywiście możemy tutaj powiększyć naszą pamięć aż do 64 GB, jak nie więcej. Oczywiście też wszystko mamy tutaj zauszczelkowane, ponieważ tablet posiada normę IP65-68, normę wodoodporności, więc jak najbardziej z tym tabletem możemy się zanurzyć. No i jeszcze dół. Na dole nie znajdziemy nic, ale tutaj od razu możecie zobaczyć głośnik i tutaj tak samo, więc mamy tutaj głośniki stereo, które nam przynajmniej powinny ładnie grać, ale do tego oczywiście też jeszcze dojdziemy. Front to jest w tabletach niewątpliwie najważniejsza rzecz, bo na tym pracujemy. Mamy tutaj ekran o rozdzielczości 1920x1200 pikseli przy 8 calach, jeżeli chodzi o wielkość. Sam ekran wykonany jest w technologii oczywiście IPS-owej. Triluminus, taki wynalazek Sony. Jeżeli chodzi o ogólne spostrzeżenie na ten ekran, to nie mamy absolutnie nic do zarzucenia. Ten ekran jest doskonale znany, barwy są dość żywe, naturalne, kolory jakoś tam specjalnie nie są zniekształcane przy pochyleniach tego tabletu, więc myślę, że ekran jest na plus i dość cieszyłem się podczas korzystania z tego tabletu, jeżeli mogę tak powiedzieć. Też jeżeli chodzi o dotyk, też to wszystko fajnie działa. Widać, że to jest po prostu sprzęt z takiej, można powiedzieć, najwyższej półki. Co jeszcze? No oczywiście specyfikacja. Specyfikacja jest tutaj rewelacyjna. Tak jak wspomniałem, seria Compact charakteryzuje się tym, że ma, można powiedzieć, specyfikację od tych najlepszych smartfonów w nieco pomniejszonej obudowie. I tak jak tutaj mogliście zobaczyć, 42 tysiące punktów, tyle osiągnął tablet.
tablet. Mamy tutaj wersję Androida 4.4.4, no i oczywiście jeżeli chodzi o specyfikację, no to 4-rdzeniowy procesor Snapdragon 801 o taktowaniu 2,5 GHz, do tego 3 GB pamięci RAM, no i Adreno 320, więc tutaj jeżeli chodzi o wydajność i moc, absolutnie nie mamy co narzekać. Może odpalmy jakąś grę, jeżeli mi się uda. Tablet podłączony jest pod Wi-Fi. No i zaraz zobaczymy. Od razu będziecie mogli też posłuchać sobie, jak te dwa głośniczki działają. Ale to też jeszcze muzykę wam troszeczkę odpalę. Zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak też się gra. Oczywiście nie ma mowy tutaj o żadnych zacięciach. Może zagrajmy w coś. Myślę, że w tej chwili ta najwyższa półka cenowa tabletów czy smartfonów pozwala na spokojną grę, na spokojne działanie przez najbliższe na pewno 2 lata, jeżeli chodzi o nowinki jakieś tam, powiedzmy, techniczne. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Wszystko chodzi płynnie. Tyle może. Nie będziemy jakoś tam przedłużać specjalnie tej recenzji. Oczywiście sam system operacyjny, tak jak powiedziałem, Android 4.4 już teraz mogę powiedzieć, bo nie słyszeliśmy się od właściwie premiery najnowszego Androida Lollipopa, więc prawie najnowszy system Android wersji 4.4.4 z nakładką od Sony. Wiele razy mówiłem o tej nakładce. Dość przyjemna, mi się osobiście ona podoba. Nie jakoś tam jakoś za nią nie jestem jej fanem może, ale ona nie jest brzydka, jest dość intuicyjna. Te ikonki są dobrze rozmieszczone. Nie mamy naprawdę co narzekać. W tablecie wygląda ona, wydaje mi się, że jeszcze na takim większym ekranie wygląda lepiej niż na smartfonie, o, dokładnie tak. Mamy oczywiście najważniejsze rzeczy, czyli mamy tutaj oczywiście Walkmana, album, filmy i PlayStation. Oczywiście możemy ten tablet podłączyć pod PlayStation 4 i grać. Mamy oczywiście funkcję tutaj Walkmana. Może coś puścimy, właśnie, dokładnie. Głośniki grają dobrze, mógłbym spodziewać się czegoś lepszego, ale nie narzekajmy. Gra to dość fajnie, na słuchawkach jest oczywiście jeszcze lepiej. Mamy tutaj te wszystkie wspomagacze od Sony, więc tutaj jeżeli chodzi o korekcję dźwięku, naprawdę nie mamy się co przyczepić. Audio, dokładnie. Jest tego sporo. Okej, wyłączmy. No i przejdźmy może do samego internetu. Może zobaczmy, jak działa internet. Oczywiście na LTE by działało to jeszcze lepiej. A na moim Wi-Fi też powinno nie najgorzej. Strona wczytana. Jak widzicie, kolory też nie najgorsze. Czcionka bardzo wyraźna. To jest około 320 dpi. Nie mamy na co narzekać. Zobaczymy, jak działa multitouch, czy nie działa. Tu w wersji mobilnej mamy już stronę. Może wejdźmy na jakiś produkt.
ma absolutnie żadnego problemu. Co jeszcze? Aparat. Aparat 8-megapikselowy z przetwornikiem XMORRS. Niestety nie znajdziemy tutaj diody doświetlającej LED, aczkolwiek żadna jakaś, można powiedzieć, strata. Sfotografujmy coś, zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście wszystkie zdjęcia będziecie mogli zobaczyć na stronie wideotesty.pl. Tam wrzucę te zdjęcia, które porobiłem z samą Xperią. Jak widzicie, szczegółowość naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Nie ma za wiele szumów. No, ogólnie podoba mi się to. O, tu może trochę zdjęcie gorzej, ale tu już trochę lepiej. Sami osądzicie. Przy dziennym świetle nie ma absolutnie żadnego problemu, jeżeli mamy światło takie, można powiedzieć, sztuczne, czy wręcz noc, wypada to już też troszeczkę gorzej. Mamy też oczywiście mnóstwo, jeżeli chodzi też o aparat, mamy też mnóstwo tych trybów, tryb ręczny, tryb automatyczny, wykrywanie twarzy, rozloga panorama, to wszystko, wiele aparatów, to też wszystko oczywiście w tej Xperii jest i to na pewno też działa. Co jeszcze? Aparat był, muzyka była, granie było. Spójrzmy jeszcze na chwilę na wszystkie aplikacje. Mamy też oczywiście aplikacje do odtwarzania plików Office. Mamy oczywiście też jak najbardziej mapy. No i mamy dużo funkcji właśnie też jakieś Sony, czyli Move Creator powiedzmy, czy efekty AR, chodzące krasnoludki, to też już dokładnie mogliście zobaczyć. Mamy też oczywiście File Commander, czyli jeżeli chodzi o przeglądanie naszych plików. Tak mniej więcej wyglądałaby Sony, wyglądałby tablet Sony Xperia Z3 Compact 8-calowy. Osobiście nie znalazłem jakichś tam szczególnych wad tego urządzenia. Pracowało mi się na nim bardzo, bardzo dobrze. Do plusów na pewno należy ekran IPS-owy o dobrej rozdzielczości. No, o specyfikacji nie wspomnę, bo bardzo udany model procesora Snapdragon 801 jest na pokładzie, więc tutaj, tak jak powiedziałem, na następne 2 lata spokojnego działania. Takie jest moje zdanie. Do tego muzyka całkiem przyzwoita. Aparat, no, nie jakiś tam, można powiedzieć, najlepszy, ale to jest tablet, więc tak jak ja zawsze powtarzałem, w tabletach nie musi być jakiś tam, nie musi być jakiś super aparat, ważne, żeby trzymał fason. No i do tego ta wodoodporność, wytrzymałość, design, który naprawdę może wygryźć same iPady, przede wszystkim smukłość tego tabletu, to się chwali i to jest zdecydowany oczywiście plus. Dla mnie, żeby nie postawić piątki, 4,5 to jest taka mocna ocena i naprawdę polecam ten tablet wszystkich, tym bardziej, że wyszedł w 3 wersjach z Wi-Fi 32-gigowy i właśnie z LTE. Ja jak najbardziej polecam właśnie ten tablet z funkcją LTE. Dzięki za oglądanie, no i co, do następnego razu, trzymajcie się, hej!